runda zasadnicza w Zjednoczonej Lidze VTB pomału dobiega końca. 5 marca do Gdyni przyjechał zespół BC Mińsk 2006, który z wynikiem 1-13 zamyka tabelę naszej grupy. Koszykarze z Białorusi rozpoczęli bardzo skutecznie. Już w pierwszej kwarcie odskoczyli na kilka punktów. Dopiero po 2 minutach drugiej kwarty akcją 2+1 do remisu po 24 doprowadził Donata Smokiej-Junas. Mistrzowie Polski złapali wiatr w żagle, już po chwili o czas prosić musiał Andrzej Kliwonos. Mimo że koszykarze z Gdyni po rzutach za 3 Dmitrijewa zbudowali nawet 8 punktów przewagi, to ambitni goście jeszcze przed przerwą odrobili wszystkie straty, a nawet po trzeciej celnej trójce Kartneya Eldridge'a prowadzili różnicą 1 punktu. Do 2 na początku kwarty numer 3, już po 3 minutach o kolejny czas prosił trener ekipy z Białorusi. Do końca trzeciej kwarty sytuacja na parkiecie nie uległa jednak zmianie. Koszykarze z Gdyni grali skutecznie i efektownie i przed czwartą częścią meczu prowadzili 68-58. Rozpędzone Asseco Procom prowadzone w ataku przez Motiejunasa, Zamojskiego oraz Blessing Game'a kontrolowało wynik meczu, choć koszykarze z Mińska próbowali gonić. Kiedy jednak 1,5 minuty przed końcem meczu 5 trójkę trafił Przemek Zamojski, a Jerel Blessing Game zaliczył 14 asystę, stało się jasne, że gracze Andrzeja Adamka tego meczu już nie przegrają. Asseco Procom Gdynia, BC Mińsk, 89-79. Let's go. Prokom! Hey!